dzisiejszym kolorem jest u ciebie kolor złoty. Co teraz masz na sobie? No mam złotą kurtkę, cekinową spódnicę, złote buciki. No, mam wymienić marki. Słucham? To nie są marki, powiedzmy, bardzo drogie, ale chyba takie dosyć przystępne. Lubię też kupować swoje rzeczy na wyprzedażach. To jest kurteczka z Zary, spódnica Reserved albo Mojito, nie jestem przekonana, ale to ta sama jakby firma prawie, że... Ten sam brand. Tak, a buciki Dizzy. Czy ty dużo czasu poświęcasz na takie właśnie wyjścia wieczorowe? Mało, zdecydowanie za mało w porównaniu z innymi osobami, które pojawiają się na ściankach. Nie, wolę jednak spędzić więcej czasu czytając coś ciekawego, pisząc coś, prawda, akurat jakiś fragment swojego doktoratu. No, w którymś momencie trzeba podejmować decyzję, co jest bardziej istotne, co jest mniej istotne. Tego czasu nie jest aż tak dużo, wydawałoby się, że jest bardzo dużo, ale też trzeba spać, trzeba wypoczywać, trzeba mieć świeży umysł. No i trzeba rzeczywiście umieć planować, żeby te wszystkie rzeczy godzić. No ja się staram, ale nie jest to łatwe, przyznaję.